Masamune! Dario! Nie rób tego! Nie bierz tego miecza do ręki! Nie dotykaj go! On to zrobił. Czy wiecie, co to oznacza? Riddle, mój miecz pragnie twojej krwi. Wiedziałem! Masamune nigdy nie zniknął z bram śmierci. Po prostu powrócił do jego właściwego władcy. Czekaj! To znaczy, że Dario dalej... Co się naprawdę stało? Myślałem, że Dario umarł walcząc z demonami na Wyspie Przeklętych. Właściwie... Czy to Masamune? Dario? Co ty robisz? Umrzyj! Śmierć wszystkim żyjącym istotom! Nie mów mi, że to ten miecz! Dario, odpuść sobie! Przestań, Dario! To ja! Karsz! Cholera! Zabij mnie! Karsz! Szybko! Nie! Zrób to, Karsz! Inaczej... Nie, Dario! Nie mogę! Proszę, ocknij się, Dario! Ty idioto! Dałem ci szansę! Nie możesz mnie pokonać! Jesteś tylko śmiertelnikiem! Kto to... Najpierw się ciebie pozbędę, a później... Lider. Pozwolę Masamune pożywi się krwią, Lider. Ty draniu! I w ten oto sposób wydawało się, że Karsz zabił Dario. Co ja zrobiłem? Idiota. Ty jesteś... Dario został zabity przez demony. Rozumiesz, Karsz? Ale... Czy masz zamiar powiedzieć wszystkim dookoła, co właśnie zrobiłeś? Czy chcesz powiedzieć, Lider, że to ty zabijesz Dario? Ponieważ został opętany przez zły miecz? Nie martw się. Zrób tak, jak mówię, a wszystko będzie dobrze. Dario. Cóż, Lynx jest na tyle złą istotą, że może go podnieść bez oszalenia, bo on i tak jest szalony. Rozumiem. Dario został opętany przez Masamune. Przygotujcie się! Ach, chyba nie ma innego wyjścia. Nie mogę walczyć z Dario. Aby zapobiec ciemności, musimy pokonać Masamune. To jest jedna droga, aby ocalić Daria. Stawcie czoła mojemu mieczowi. I znowu ta nieszczęsna melodia, która towarzyszyła nam również w walce przeciwko Miguelowi. Cóż, nikt nigdy nie mówił, że będzie lekko. Powiem tak. Bez Diminish na chwilę obecną ta walka jest faktycznie nie do wygrania, nie oszukujmy się. Problem w walce z Dario polega na tym, że on kontruje elementami przeciwnego koloru. W dodatku, widzieliście ten straszliwie ambitny obrazek, na którym zadaliśmy mu całe 25 obrażeń piątopoziomowym elementem. Jeśli tak, to rozumiecie, na czym polega problem w walce z Dariem. Próbujemy go osłabić. A on za to sprawia, że... jesteśmy mniej unikliwi, że tak to ujmę. Cóż, właściwie tylko Lynx jest w stanie zadać mu jakieś sensowne obrażenia, przynajmniej z tego to wynika. Cóż, szczerze mówiąc, sam nie mogę uwierzyć, że próbuję to zrobić.
Zresztą zaraz prawdopodobnie zobaczycie dlaczego. Czuję się załamany. Pudło, trafiony. Tak, to jest właśnie główny problem w tej walce. Podiminisz, to wciąż zadaje 150 obrażeń. Jeszcze nie trafiam. Całe szczęście Dario koncuje elementy tylko użyte przeciwko niemu. Gdyż w innym wypadku byłoby to zdecydowanie nie do wygrania. Gdyż białe elementy są koncowane naprawdę potężnym atakiem. Au! Cześć Lidl, fajnie było cię poznać. W przeciwnym wypadku ta walka byłaby nie do wygrania. Białe elementy są koncowane atakiem, który zazwyczaj zadaje po 450 obrażeń. Cóż, nie spodziewałem się, że będę musiał tak szybko wskrzeszać moje postacie. Nie pamiętam, co dokładnie robi, jeśli użyję na niego... O, już go podpaliłem, nie zwróciłem na to uwagi, cholera. Mogłem lecieć w Lidl. Głupi jestem. Przynajmniej potrafię się przyznać. Żeby nie było, podpalałem go w jednym bardzo prostym celu. W momencie, kiedy Dario jest podpalony, zadajemy mu zdecydowanie zwiększone obrażenia atakami fizycznymi. Znaczy, bo ja wiem, czy aż tak bardzo zdecydowanie. Dobrze. Niby tylko 54 obrażeń, ale trzeba dać pod uwagę, że Diminish wchodzi w grę. Ujmę tak, nie jestem samobójcą, więc nie pokażę dokładnie, w jaki sposób koncuje on elementy. Choć z wielką chęcią bym to zrobił. No tu sam Dario jako taki używa też elementów czwarto... Au! Czwartopoziomowych sam z siebie. Oj, dobrze pamiętam oczy węża, leczą również status, aczkolwiek nie jestem co do tego do końca pewien. Powinny, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. Jak widać, obrażenia wciąż nie są zbyt wielkie. Te obrażenia, które on nam zadaje, wręcz przeciwnie, ale... Na szczęście nie trafił ten jeden raz. Bo gdyby trafił, to już bym nie żył. Znaczy inaczej, już by nie żyła Lidl. Nie oszukujmy się, jest to jedna z najtrudniejszych walk w całym Chrono Crossie. Na szczęście Dario cały czas jest podpalony, więc teoretycznie zadaje mu nieco zwiększone obrażenia. A on nam teoretycznie cały czas zadaje mniejsze. To nie zmienia faktu, że Lidl i tak ginie niezależnie od tego, co by robiła. A Dario trzyma się świetnie. Jakiekolwiek próby stwierdzania, że jest to w jakikolwiek sposób prosta walka, są jak dla mnie przynajmniej śmieszne. Zwłaszcza, że sam Dario, o ile dobrze pamiętam, ma 3500 punktów życia, więc... przynajmniej nie zamroził. Cóż, biorąc pod uwagę, że to jest Lynx, mógłbym spróbować, ale szczerze mówiąc, wolę językować. Hmm.
O ile dobrze pamiętam, żółte elementy są ukoncentrowane przez Batai, co sprawia, że dana postać jest zdecydowanie mniej celna. Ale akurat w przypadku Lidl nie powinno nam to zbytnio przeszkadzać. Zwłaszcza, że to bardziej my mamy tutaj atakować Daria niż on nas. Au. Cóż, jak widać, nawet broniąca się Lidl nie ma zbytnio szans na przeżycie.